Zaczynamy drugi odcinek czwartego sezonu Ultrazęcznych. Maszyna, której się boją i obrońcy, i atakujący, kiedy on z kolei gra w obronie. Przed nami Arci Karalek. Dzień dobry, jestem Arcim Karalek, zawodnik PGE Kielce, kolowy. Moim największym sukcesem w życiu sportowym jest dwa razy mistrzostwo Polski, jeden puchar, czwarte miejsce Ligi Mistrzów, drugie miejsce ESF Cup z San Rafaelem i trzy razy srebro Białoruskiej Ligi. Pierwsza konkurencja, zawodnik ma do dyspozycji trzy piłki, będzie musiał rzucić z rogu boiska, nie przekraczając linii, do bramki. Za każdą trafioną piłkę otrzymuje 5 punktów. Ważna informacja jest taka, że piłka nie może dotknąć parkietu, czyli musi wpaść bezpośrednio do bramki. Trzy piłeczki dla Ciebie, zaczynamy. Proszę! Pierwsze punkty w pierwszym rzucie. Drugi rzut i znowu punkty. Proszę, wybierz sobie piłkę. No, nie źle. Chyba już zacząłem, chyba już lepiej niż mój przyjaciel. W drugiej konkurencji zawodnik rzuca z 9 metra, ma do swojej dyspozycji 5 piłek. Próbuje trafić w słupek. Jeśli trafi, otrzyma 5 punktów. Poprzeczkę za 10 punktów, w spojenie za 15, albo w butelkę Coca-Coli za 20 punktów. Już wiem, jak smakują te punkty. Teraz jedziemy do maksa. Pierwszy rzut nad bramką. Poprzeczka, poprzeczka. Nie, to było tam krzyż, nie? Dobra, sprawdźmy. Tak. Spojenie, spojenie, spokojnie. Tutaj poprzeczkę, poprzeczkę. Ale poczekaj, aż odejdę. Jeszcze dwie piłki. Teraz nie ma problemu, było poprzeczkę, nie ma problemu. Bramce. Stoi, dobrze. I poprzeczkę. Czyli trzy razy trafiłeś. Dwie poprzeczki i jedno ten krzyż. No dobra, sprawdzimy to na powtórce, ale możliwe, że jest tak. Arci, powiedz mi... Oglądasz Ligę Białoruską? Jaka? Bo teraz wszyscy grają tam i siatkówka, i koszykówka. No właśnie, oglądasz to wszystko? Nie, nie oglądam nic. Także cieszę się z tego, że chociaż Białoruska Liga gra, ale jeżeli tylko piłka ręczna, tam z kim grałem, to na przykład tam dzisiaj mecz to będę oglądał, a tak niechętne. Teraz widzę, że cały świat ogląda te mecze Białorusi. Lig białoruskich w piłce nożnej i w innych dyscyplinach. No, wolałem, by lepiej już nie grali, bo taka sytuacja, że też mamy dużo chorych ludzi na Białorusi i to jest nie za bardzo tak bezpieczne. Ale w Białorusi ludzie się boją trochę, czy niekoniecznie? Oczywiście boją, kiedy nie jesteśmy taki zamknięty kraj, żeby nie mieliśmy tam telewizji czy coś, bo wszyscy widzimy, co się dzieje w świecie i no to naprawdę tak straszne i no każdy też oni nie mogą tam nie pójść do pracy czy coś, bo jak jeżeli nie mogą tam zostawić dziecko w domu, to on nie idzie tam do przedszkola czy do szkoły i jeżeli możesz sam zostać w domu, to też ludzie dbają o siebie sami. Okej. Okay. Odejdźmy od tych tematów, zacznijmy kolejną konkurencję ultrazręcznych. Teraz przed Tobą wytrzymałość. Będziesz miał 30 sekund na to, żeby trafiać do bramki po drugiej stronie boiska. W trzeciej naszej konkurencji zawodnicy stoją w polu 6 metrów. Każdy z nich ma 15 piłek i tylko 30 sekund, żeby trafić nimi do bramki. O, na przykład tak. Oczywiście mój cel jest wygrać ultrazręczny, ale większy cel to jest mieć dwa razy punktu więcej niż Wład. Masz 30 sekund, rzucasz. Uwaga, czas, start. Pierwsza piłka w siatce, 10 sekund za nami. Za nami. Możesz spokojnie teraz przymierzyć. 10 sekund się stało.
Idealnie. Idealnie, idealnie. Tak teraz to jest. 30 sekund właśnie minęło. Kiedy nie było tej presji, żeby się iść szybko, 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 to precyzja no, później tak, była. No tak, tak, tak zawsze. Jak zawsze. Kiedy? Dobrze. Słuchajcie, idziemy do następnej konkurencji. Co się stanie, kiedy zagramy dobrze w obronie? Trzeba wyrzucić piłkę jak najszybciej na kontrę. I na tym właśnie polega nasze czwarte zadanie. Z linii 9 metra zawodnik rzuca w piłkę. Jeśli trafi bezpośrednio, zyskuje 5 punktów. Jeśli po koźle lub poturla piłką, wtedy zyskuje 2 punkty. Będę rzucał bez turlania, bo lepiej przegrać jak mężczyzna, niż rzucać jak dziewczyna. Pierwsza piłka. Obok. Blisk. Jeszcze dwie. Trafione. Poczekaj, ustawię piłkę. Czyste, nie? 5 punktów zasięgowanych. Mamy, mamy, tak, mamy. To jest prawdziwy mężczyzna. To prawdziwy, tak. No i ostatnie. Możesz rzucać. Idealnie! Idealnie! Nie przegrałem. Arci, precyzja się okazuje, że to tak też jest twój mocny punkt. Tak. Ale powiedz mi, słyniesz z tego, że masz bardzo dużo siły na kole w obronie. Przede wszystkim to widać na kole czasem, jak dwóch, trzech obrońców dochodzi do ciebie. To ciężko cię zatrzymać, ciężko powstrzymać. Skąd ta siła? Od dzieciaka miałeś jeszcze wypracować na siłowni? Nie, nie. Chyba to praca. Byłem bardzo chudy, kiedy byłem dziecko. Chyba do 19 lat miałem tam chyba 90 kilo tylko i już. A 90 kilo to chyba nie tak mało. No dla kolega to jest bardzo mało z tym wzrostem, co ja miałem teraz, okay. Także no, dużo pracowałem i pracuję. Ale myślę, że to jest więcej charakter niż twój. Oczywiście siła jest bardzo ważna, ale kiedy masz charakter, to i wszystko idzie dużo lepiej. I siła, i mózg, i wszystko. A jak z twoją techniką? A technika, kiedy masz charakter, nie jest taka ważna. Ale teraz sprawdzimy wkrętki i tego typu rzeczy. Czasami ci się zdarza z koła. Wkrętki tak, ale mam cel i idzie do tej celi, także wkręcimy parę, dwie, trzy piłki. No to teraz idziemy, sprawdzimy. Kolejna nasza konkurencja, czyli wkrętki. Zawodnik stoi na linii 7 metra, tak jak rzut karny. Stawiamy mu. Najpierw pachołek w linii słupka przy pierwszym rzucie. Przy drugim dostawiamy drugi. Przy trzecim rzucie dostawiamy trzeci pachołek. Zawodnik musi wkręcić piłkę tak, by ona była z prawej strony pachołka wpadła. Za każdy trafiony rzut 5 punktów. Ale swoją piłkę ze swoim numerem wziąłeś, nie? A. Bo to na szczęście, najlepszy, czy faktycznie było? Nie, bo zawsze mam dużo kleju na rękach, także... Nikt nie lubi takich piłek. Dobrze. Można? Idealnie. Punkty za twoim kącie. A można tej samej piłkę, bo... Możesz tą samą piłkę. Oczywiście. Piłka numer 5. Jak szczęśliwa. Moja, wiesz. No dobrze. To drugi rzut z tą samą piłką. Super. Ale walcz, walcz. Poziom najtrudniejszy, proszę, tą samą piłkę. No to już było. No nie ma kleja, także bez kleja walczymy, no ciężko. Nikt nie daje. Kryzys. Arci, to jest twój drugi sezon w naszej drużynie. Wcześniej grałeś we Francji. A powiedz nam, jak zaczynałeś swoją karierę? W jakim wieku zacząłeś grać w handball? 2008, 21 lutego. Bo miałem 20 urodziny i tam dała mi rodzina tam trochę pieniędzy. Pojechałem do... Ja mieszkałem i mieszkam teraz poza miastem. I musiałem czekać na autobus, żeby pojechać do rynku i kupić sobie... Do sklepu kupić sobie spodenki nowe. I spotkałem się z przyjacielem, pojedziemy do piękoręczny, do trening i ja mówię, no... Możemy razem jechać? No możemy. Od tego tam, to było chyba obiad i był taki mały trening. Ja w takich zimowych butach
kurtka zimowa, przyszedłem na ten trening, bez, nie miałem rzeczy do treninga, porzucałem tę piłkę ob ścianę i wieczorem już musiałem jechać na mecz, który było tam mistrzostwo między tam w swoim kraju, nie w kraju, w swoim mieście. Oglądać? Nie, już grać. Grać? Tak. Tak szybko? No, tak szybko. Pierwszy wyszedł on na boisko. Byłem zawsze wysoki, no nie na tyle wysoki, ale wyższy niż tam ktoś z moich przyjaciół. I powiedział, no idź do obrony, graj. No, stałem w obronie, pierwsza akcja, zrobiłem bloka. Wszyscy pobiegali do ataki. Ja mówię, no nie umiem grać, będę czekał w obronie, piłkę nożną. Ale jeśli już biegłeś do ataku, to od razu byłeś na kole, grałeś? Czy... Nie, zaczynałem grać chyba z rok, z półtora, jak prawe rozegranie, bo nie mieliśmy leworęcznego. To było na rok starszy od mnie chłopaki. Na prawym rozegraniu grałem, potem grałem na lewym rozegraniu w swoim roku, na środku. Pierwszy profesjonalny mecz zagrałem jako prawoskrzydłowy. Potem już, kiedy trochę zacząłem lepiej grać, grałem na lewym skrzydłowym pierwszą połowę, drugą połowę jak kolowy. Obracałeś wszystkie pozycje, tylko bramkarza nie wymieniłeś. Grałem bramkarzem, bo kiedy było mistrzostwo kraja i to było ostatnie mistrzostwo jako dziecko, to my mieliśmy taki regulamin, że bramkarz musi być wyższy niż 1,93 m, a zawodnik na boisku 1,95 m, a ja był 1,94 m. Ja nie pasowałem jako do zawodnika na boisku, a wtedy, jeżeli nie masz jednego zawodnika, grasz minus 15 minut 5-6. Nie słyszałem o takich zasadach. No to wiesz, żeby trenery szukali wysokich zawodników, żeby dla, na przykład dla przyszłości, dla reprezentacji nie było tam dużo małych zawodników. Ma to sens też. To taki regulamin tylko na poziomie dziecięcym. I pierwsze 15 minut grałem na... To było już miałem 17 lat. Pierwsze 15 minut grałem na bramce, a potem szedłem na boisko. Od razu powiedziałem wszystkim chłopakom, że kto będzie rzucał ponad głowę, to po meczu będzie walka. Także trochę broniłem. Słuchaj, czyli jakby trener talent miał problem na lewym skrzydle, na prawym skrzydle, na lewym rozegraniu, na prawym rozegraniu, na środku rozegrania czy na bramce, to nie idziesz. Spoko. Spoko. Okej, słuchajcie, ostatnia konkurencja przed nami, Płachta. Zaraz zobaczymy, ile tutaj zdobędziesz punktów. Teraz idę na spokojnie na dwójkę, a potem skończymy czwórkę. Gdzie my na czwórkę? Или jeden? Nieźle. Nie, bardzo dobrze. Dzięki, Arci, wracaj na siłownię. Dziękuję. Arci, pytania i odpowiedzi. Instagram czy Facebook? Instagram. Pizza czy sushi? 50-50. 50-50. Wegetarianinem mógłbyś być, czy niekoniecznie? Nie, nie ma szansy. Kawa czy cola? Kawa. Po meczu piwko czy jakieś winko? Protein. Proteiny. Messi czy Ronaldo? Ronaldo. PlayStation czy Xbox? PlayStation. Co grasz na PlayStation? Gram wszystko, tak, sportowe tam gry, na przykład tam FIFA, NBA. A kim grasz w FIFA, jak już grasz w FIFA? Teraz gram, bo w ogóle kibicowałem już 11 lat za Manchester United. Dobra, idziemy dalej. Podróż do USA czy do Azji? USA. Wakacje na plaży, czy raczej zwiedzanie? Na plaży. Poranek długi, czy długi wieczór? Wolisz się wyspać, czy długo siedzieć wieczorem? Także lepiej iść. Ja idę tak o 12 spać i o 8.30 obudziłem się. Z karnego jak rzucasz? Nie rzucam. Jak byś rzucał, to byś rzucał w górę czy dół? Udałby Karol Brzeski ponad głowę. Film w kinie, czy bardziej serial w telewizorze? Rzadko oglądam coś, ale jeżeli tak, to film w kinie. Jakaś piosenka ulubiona przed meczem?
Nie mam takiej jakoś specjalnej. Więcej, co pasuje w ten dzień. A jeśli byś wtedy nie pojechał z tym przyjacielem swoim na ten trening piłki ręcznej, to w co byś grał albo co robił w życiu, jak myślisz? A, no, grałby teraz, myślę, że Paris Saint-Germain piłkę nożną, bo bardzo dobrze grał. No, proszę. Tak dobrze jak Julen? Trochę inne pozycje. Byłby więcej w środku boisk. Wszyscy mówią, że Julen wymiata w piłce nożnej. Ale Julen, on jak ten David Willem, tylko zamknąć kontru i zamknąć podanie. A ty to i wypracujesz? Ja to na długie podanie, więc tam rzut z tyłu, także... Okej, okay. Słuchajcie, gościem drugiego odcinka, czwartego sezonu Ultrazęcznych był Arci Karalek. Arci, myślę, że poszłeś całkiem nieźle. Dobrze, bardzo dobrze. Już czekałem półtora roku, kiedy mnie zaprosić. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia.